Hej, garść wrażeń z jazdy, z pierwszych 200 km jazdy rowerem Bezior XF200. Mam nadzieję, że uda się krótko i treściwie coś ciekawego powiedzieć. Więc tak, rowerek sprawuje się świetnie. Hamulce hydrauliczne, wprawdzie tylko 160 mm tarcza, ale hamują bardzo fajnie. Silnik 1000 W, po zdjęciu blokady prędkości jedzie spokojnie 30 km na godzinę po płaskim bez większych wysiłków. Bateria według producenta 16 Ah. W terenie pagórkowatym, takim jak mieszkam na Podkarpaciu, wystarczy na około 40 do 50 km jazdy na wspomaganiu. Na samej manetce jeszcze nie sprawdzałem. Cóż można jeszcze dodać? Zawieszenie chodzi dosyć fajnie. Całość taka zwarta, dosyć mocna konstrukcja. No, rower swoje waży, ma 27 kg wagi. Ostatnie zmiany w rowerze, to jest taki must have w tego typu rowerach, to są nowe pedały platformowe i kierownica. Kierownica z BMX-a, 65 cm szerokości. Pedały Giant. Ogólne wrażenia po takim terenie, jak tutaj mamy dookoła. Bardzo fajna zabawa. Także jeżeli ktoś się waha z zakupem, to ja mogę polecić. Mi bardzo przypadł do gustu. Hamulce firmy, której nie potrafię wymówić nazwy, ale hydraulika i bardzo fajnie hamują. Także całokształt bardzo udany. A z kierownicą z BMX-a prezentuje się naprawdę dużo lepiej.